Na pewno bardzo miłe zaskoczenie, bo tak naprawdę do dnia dzisiejszego nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, więc też to jest jakaś na pewno nowość i dziękuję. Znalazłeś się wśród przedstawicieli różnych dyscyplin sportu, Żużel też wśród nich został uhonorowany, ale ten przekrój sportu w Ostrowie jest duży. Tak, było bardzo dużo ludzi w różnych przedziałach dyscyplin i w różnych przedziałach wiekowych, że naprawdę fajnie i ładnie to wygląda i widać, że ten sport w Ostrowie jest na wysokim poziomie. To też nobilitacja do dalszych sukcesów, do dalszej ciężkiej pracy. Jesteście pewnie w treningach przed kolejnymi meczami. Jak przygotowujecie się na mecz w Landshut? My pojeździliśmy dzisiaj, jutro też mamy trening, w sobotę wyjeżdżamy już do Landshut, w niedzielę mamy mecz, więc na spokojnie jest czas, żeby potrenować, porobić motory i żeby sobie na spokojnie tam dojechać. My jesteśmy dobrej myśli jak zawsze, jedziemy ostro po swoje. Ten mecz z Rowem Rybnik to było takie dla Ciebie przełamanie, te 3-3-2, ten świetny początek spotkania? No tak, gdzieś tam dzięki współpracy z panem Ryszardem Małeckim na treningach i który również był obecny podczas zawodów w parkingu, pomógł bardzo dużo i myślę, że było to na pewno widać przynajmniej w tych pierwszych biegach, że naprawdę bardzo dużo mi pomógł i dziękuję. No i pracujemy dalej, jeszcze mamy dużo, dużo meczy innych do odjechania, więc myślę, że wszystkie będą podobne i oby lepsze. I zobaczymy, co to będzie. Landshut to trochę podróż w nieznane, nowy tor kolejny pewnie gdzieś tam nieobjeżdżony, jeszcze trzeba kąty poznać. No tak, nigdy tam nie jeździłem. Gdzieś tam już podpytywałem, dzwoniłem po kolegach, którzy tam jeździli, gdzie do czego można porównać ten tor, do czego jest podobny. Nie ma za bardzo takich torów, więc gdzieś tam w Mureku słyszałem, że podobny jest ten tor, ale no mówię, no na pewno nowy tor.